witam serdecznie na moim krótkim wykładzie w pięknej sali wystawy Chopin w salonie romantycznym przed obrazem, który niejako pokazuje właśnie związki Chopina i z arystokracją, i z salonami romantycznymi, a także związki z rodziną Radziwiłłów i z rodziną Czartoryskich. Ja nie jestem profesjonalnym historykiem sztuki. Jestem, można powiedzieć, mecenasem sztuki. Z jednej strony oczywiście należy do rodziny Radziwiłłów, ale także po mojej matce należy do rodziny Czartoryskich i te dwie rodziny jakby wryte są w moje wychowanie i tradycje, ale także jestem czynnym kontynuatorem, mam nadzieję oczywiście w malutkiej skali, tych tradycji, także poprzez to, że mam przywilej i szansę realizacji tej tradycji poprzez dwie fundacje. To jest fundacja Trzy Trąby. Nie jest to fundacja sponsorująca akurat muzyków grających na trąbkach, tylko nawiązuje to do herbu Radziwiłłów, który przedstawia czarnego orła, a na tarczy trzy, właściwie takie rogie myśliwskie, ale herb nazywa się Trzy Trąby. I jestem też prezesem Fundacji Książąt Czartoryskich, która wbrew różnym opiniom kontynuuje swoją działalność. Dwa słowa o samym mecenacie. Wiadomo, skąd pochodzi to określenie. Pochodzi, może tylko przypomnę, od człowieka, który się nazywał Gajusz Kliniusz Mecenas. Żył jeszcze przed naszą erą i właśnie po raz pierwszy, można powiedzieć, odnotowano wtedy zjawisko takiego patronatu, sponsoringu, czy właśnie mecenatu, różnie to się nazywa, różne są odcienie tego zjawiska. I między innymi jego podopiecznymi był i Wergiliusz, i Horacy, który, jak wiemy, pisał o tym, że stawia sobie pomnik trwalszy niż pomnik ze Spiżu, ale przy okazji trzeba powiedzieć, że być może nawet bardziej znany i bardziej trwały od Horacego jest sam mecenas, skoro jego nazwisko dało, można powiedzieć, nazwę na pewnego rodzaju działalność. No i w tej można powiedzieć, w takim kwartecie, w którym powstaje sztuka, czyli oczywiście twórca, samo dzieło, odbiorca, jest jeszcze czwarty element, bez którego sztuka nie może powstawać, czyli właśnie mecenat. My dzisiaj jakoś mało o tym mówimy, bo największym mecenatem i sztuki, oczywiście edukacji, jest dzisiaj państwo, twór bezosobowy, więc można powiedzieć, że jakoś tak to traktujemy jak powietrze, ale kiedyś przecież tak nie było. Mecenasami byli królowie, władcy i magnaci, zwani później częściej arystokracją. Później już kolejne osoby, kolejne, można powiedzieć, grupy społeczne. Ale myślę, że mecenat arystokracji, czy wcześniej nazywany magnaterią, wcześniej jeszcze możnowładztwem, odegrał bardzo ważną rolę, nie tylko w postaci tego, że możemy cieszyć oko różnymi dziełami sztuki, architektury, które powstały właśnie w związku z tym mecenatem, ale myślę sobie, że arystokracja wielokrotnie była przedmiotem naśladowania, nie zawsze najlepszych jej cech,
ale akurat mecenat jest czymś, co na pewno dobrze wpisało się w najlepsze właśnie naśladownictwo, które przejęły inne grupy po schyłku bogactwa i roli wpływów mecenatów z tej grupy arystokratycznej. Oczywiście czasami się myśli o tym, że no w tej chwili raczej dominuje, można powiedzieć, taka krytyka szlachty, arystokracji, magnaterii, ale jednak warto pamiętać o tych osobach, które faktycznie zapisały się na tym gruncie mecenatu dobrze. Oczywiście nie każdy mógł zapisać się dobrze, bo żeby zostać mecenatem, trzeba mieć oczywiście po pierwsze pieniądze, czy trzeba było mieć pieniądze, trzeba było mieć jakąś pokaźną siedzibę, trzeba było mieć wpływy, ale także trzeba było mieć wykształcenie, a to często zawdzięczamy rodzicom czy tradycji rodzinnej. I wreszcie trzeba było mieć pewną tradycję rodzinną, bo mecenat to jest coś, co się często dziedziczy i coś, czym można się zarazić. A trudno jest zostać mecenasem, kiedy nie ma się takiej tradycji w najbliższej rodzinie, czy trochę dalszej rodzinie, czy wcześniejszej rodzinie, więc właśnie rodziny arystokratyczne często, można powiedzieć, że było to zjawisko dziedziczenia mecenatu z pokolenia na pokolenie, a ta ciągłość jest bardzo charakterystycznym elementem rodzin arystokratycznych, że cofamy się nawet dzisiaj, kiedy praktycznie już ta grupa jako coś zwartego nie istnieje, no to jeszcze no, jest taki klub kilkunastu czy dwudziestu paru rodzin, to można dyskutować, które stanowią, można powiedzieć, rodzinę i nawet jeżeli to jest kuzyn siódmego czy dziesiątego pokolenia, jest każdy człowiek o nazwisku Sapieha czy Lubomirski jest od razu moim kuzynem czy wujem w zależności od wieku i tak to jeszcze do dzisiaj troszeczkę funkcjonuje, a jeszcze 30-50 lat temu funkcjonowało bardzo mocno. Także to zjawisko mecenatu nie jest do końca bezinteresowne i zresztą nie o to chodzi. Tak samo jak dzisiaj sponsorowanie kultury poprzez firmy też nie jest do końca, czy nawet osoby fizyczne też nie jest bezinteresowne. Oczywiście wydaje się na to dużo pieniędzy. Nie ma bezpośredniego zwrotu, tak jak przy jakichś inwestycjach ekonomicznych, ale wraca prestiż, a prestiż to znowu droga do wpływów, a wpływy to droga do bogactwa, więc jakby nie warto też myśleć o tym, że to byli ludzie czysto bezinteresowni, aczkolwiek nie znaczy to, że należy pomniejszać ich zasługi. No dzisiaj chcielibyśmy się tutaj skupić przede wszystkim z uwagi na to miejsce i wystawę o Chopinie na mecenacie artystycznym, ale kiedyś trudno było oderwać ten mecenat artystyczny od mecenatu różnych gatunków sztuki, ale także mecenatu edukacji, mecenatu religii czy nauki, bo jak wiemy, wielu artystów było także aktywnymi, można powiedzieć, uczonymi, czy także z braku różnych profesjonalnych uczelni, jeżeli się sponsorowało
jakiegoś, powiedzmy, artystę, czy na przykład właśnie artystę muzyka, no to wokół niego tworzył się krąg jego uczniów, więc jakby tutaj różne jakby formy tego mecenatu łączyły się w jedność. No a religia i sztuka przez wiele wieków były bardzo blisko i prawda, do dzisiaj w Polsce, powiedzmy, no to ogromna część na przykład zabytków związana jest z kościołem, z kultem religijnym, więc też tych rzeczy nie można oderwać. Te dwie rodziny, których losy splatają się w historii Rzeczpospolitej, Radziwiłłowie i Czartoryscy, pochodzą z Litwy, ale mają inne korzenie, bo Czartoryscy to rodzina pochodząca od wielkiego księcia Giedymina, kiedyś bliscy kuzyni Jagiellonów, a Radziwiłłowie, jak głosi legenda, pochodzili od Lizdejki, najwyższego kapłana pogańskiej Litwy, a jak wiadomo, Litwini to ostatni poganie Europy. I dzięki temu, że Jagiełło i wielki książę Witold, właściwie te rodziny powiązane z Giedyminowiczami, właściwie zostały trochę po Unii w Horodle odsunięte, można powiedzieć, na boczny tor, a właśnie szczególnie książę Witold tworzył nową elitę z rodzin bojarskich, takich właśnie jak Radziwiłłowie. Stąd właściwie wbrew pozorom, można powiedzieć, to właściwie Radziwiłłowie byli dużo bardziej znaczącą rodziną w wieku już XV, a na pewno XVI i XVII. A Czartoryscy właściwie byli taką lokalną rodziną, która przeniosła się jeszcze w czasie podbojów Rusi przez Litwinów na dzisiejszą Ukrainę i właściwie ich takim gniazdem rodzinnym jest miejscowość Klewań, niedaleko Łódzka, ale też niedaleko Ołyki. A Ołyka to jeden z najważniejszych zamków Radziwiłłów i czasami żyjąc wśród właśnie tych różnych sporów czartorysko-radziwiłłowskich, śmiejemy się, że właściwie czartoryskich wymyślili Radziwiłłowie. Oczywiście nie do końca tak było, ale był w pierwszej połowie XVII wieku taki kanclerz Albrecht Stanisław Radziwiłł, który właśnie mieszkał w Ołyce, 15 kilometrów od Klewania. Nie miał dzieci, a był bardzo wpływowym i zamożnym człowiekiem. I właśnie ci jego sympatyczni sąsiedzi, którzy jeszcze nie mieli żadnego stanowiska w rodzinie, w Senacie, a było już blisko połowa XVII wieku, to Radziwiłłowie mieli już pewnie z 15, może 25 senatorów, to właśnie on, ten Stanisław Albrecht, wprowadził czartoryskich na dwór Wazów i od tej pory zaczął się ich powolny marsz do góry, chociaż tak naprawdę osiągnęli szczyty dopiero w połowie wieku XVIII dzięki małżeństwu Aleksandra Augusta Czartoryskiego z ostatnią z rodziny Sieniawskich, Zofią, która wniosła gigantyczny majątek czartoryskim i umożliwiła im też bycie mecenasami. Tak jak mówiłem wcześniej, też mówiąc o mecenacie, też nie można pominąć właściwie też, można powiedzieć, rękodzieła, bo różnica pomiędzy sztuką a rękodziełem była wtedy dosyć płynna. I tak
podsumowując jakby osiągnięcia w zakresie mecenatu tych dwóch rodzin, to radziwiłłowski mecenat już zaczyna się dużo wcześniej, bo gdzieś w połowie wieku XVI i można powiedzieć, że najciekawsze i najbardziej trwałe dzieła tego mecenatu to przede wszystkim Biblia Brzeska. Pierwsze tłumaczenie Biblii na język polski, ufundowane przez Mikołaja Czarnego, kanclerza wielkiego litewskiego. To jest 1565 rok, czyli 35 lat przed powstaniem Biblii Wujka. Dodajmy, że Biblia Brzeska jest tłumaczona z języków oryginalnych. To było gigantyczne przedsięwzięcie, a sprowadzenia kilkudziesięciu osób, Żydów, Greków, specjalistów od różnych języków i powstało niesamowite dzieło języka polskiego, ale też pod pewnymi względami bardziej profesjonalnie zrobione niż Biblia Wujka, tłumaczona z łaciny, z tak zwanej Wulgaty, czyli tłumaczenia świętego Hieronima. Inne do dzisiaj możliwe do podziwiania efekty mecenatu Radziwiłłów to przede wszystkim kościoły. To kościół świętego Jerzego w Wilnie, niestety jeszcze zamknięty, ale przede wszystkim to kościół Bożego Ciała w Nieświeżu, pierwszy kościół w stylu barokowym na ziemiach polskich, w tym małym miasteczku dzisiaj na środku Białorusi. To także kościół Świętej Trójcy w Ołyce, też jeden z najciekawszych kościołów z kolei na ziemiach ukraińskich, ufundowany przez wspomnianego wcześniej kanclerza Stanisława Albrechta. To także bardzo ciekawe przedsięwzięcie o charakterze, można powiedzieć, naukowo-artystycznym, czyli pierwsza mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego, ufundowana właśnie przez Mikołaja Krzysztofa, zwanego Sierotką, też w końcówce wieku XVI, czy na początku wieku XVII. Zresztą można powiedzieć, że to był człowiek właśnie, jeden z pierwszych takich profesjonalnych mecenatów, człowiek na ówczesne czasy świetnie wykształcony, światowy, który podróżował między innymi do Ziemi Świętej i Egiptu, w pewnym stopniu pierwszy polski czy polsko-litewski egiptolog, ale przede wszystkim też świetny zarządca dóbr, bo przecież bogactwo, tak jak i dzisiaj, nie bierze się z wielkości na przykład areału, którym ktoś władał, tylko z jakości zarządzania w szukaniu aktywności o wysokich marżach i na tym rzeczywiście się i kontroli. On wprowadzał choćby nowoczesne metody zarządzania, nowoczesne metody rachunkowości w swoich dobrach i stąd miał ogromne bogactwo, ale to bogactwo szło w parze z ciekawością świata i jak na ówczesne czasy świetnym wykształceniem. Później niestety wiek XVIII to trochę upadek intelektualny Radziwiłłów. No, niestety jak jest za dużo pokoleń bardzo bogatych w jakiejś rodzinie, to coraz trudniej utrzymać jakąś dyscyplinę, ale też nie można lekceważyć dokonań Radziwiłłów, jeśli chodzi o właśnie mecenat i w zakresie architektury i teatru, a także rękodzieła, bo przecież Pasy Słudzkie, jedna z ikon dawnej polskiej sztuki, rękodzieła, ale jednak też sztuki, czy szkło, to właśnie manufaktury Radziwiłłów, to inicjatywa Michała Kazimierza, zwanego Rybeńką, jego brata, który był szaleńcem, ale też uzdolnionym muzykiem i wielbicielem muzyki. Później następuje też
upadek fortuny Radziwiłłowskiej. W związku z tym wiek XIX czy XX to już powiedzmy nie jest nic aż tak wielkiego, aczkolwiek właśnie obraz, który tutaj wisi koło mnie, przedstawia związek i przykład sponsoringu czy mecenatu Radziwiłłów z pierwszej części wieku XIX. To salon Radziwiłłowski w Berlinie, gdzie Radziwiłłowie stworzyli bardzo ważny ośrodek kultury, skupiający wielu ludzi nauki i sztuki, literatury. W kolejnych pokoleniach także zaznaczyli ciekawe przedsięwzięcia właśnie w zakresie mecenatu, na przykład malarstwo Juliana Fałata na pewno nie rozwinęłoby się tak, gdyby nie właśnie związek i pomoc Radziwiłłów. Jeśli chodzi o rodzinę Czartoryskich, to tak jak mówiłem wcześniej, właściwie do początków czy nawet lat 30. XVIII wieku była to rodzina, no nazwijmy to drugoligowa, jeśli chodzi o magnaterię polską, i dopiero przejęcie gigantycznej fortuny rodziny Sieniawskich podniosło tę rodzinę na szczyty, ale stało się to i szczęśliwie tak było w momencie, kiedy akurat rodzina ta w kolejnym pokoleniu wydała kilku ludzi dobrze wykształconych, inteligentnych, wybitnych, takich jak właśnie Michał Kazimierz Czartoryski, dziad księżnej Izabeli z Flemingów Czartoryskich, bo ona też miała korzenie w tej samej rodzinie co jej mąż. Właśnie Aleksander August, a przede wszystkim w kolejnym pokoleniu Adam Kazimierz Czartoryski, jego siostra Izabela Lubomirska, twórczyni, dziedziczka najpierw Wilanowa, później Łańcuta, twórczyni świetności tego ośrodka, tego zamku, rezydencji. I oczywiście postać niesamowicie ważna, czyli Izabela z Flemingów. I tutaj właśnie to małżeństwo, czyli Adam Kazimierz i Izabela, to twórcy ogromnych przedsięwzięć sponsorskich, mecenatu i w Warszawie, a przede wszystkim w Puławach. To jeszcze oczywiście przed upadkiem Rzeczypospolitej. I po upadku Rzeczypospolitej rzecz bez precedensu, czyli rozpoczęcie tworzenia kolekcji Czartoryskich. Jak wiemy, Izabela napisała, że nie może ojczyzny uratować, ale może ją upamiętnić. I zaczęła od kolekcjonowania pamiątek z upadłej Rzeczpospolitej. W ogóle zresztą kolekcjonowanie jest jednym z właściwie warunków mecenatu w zakresie sztuk plastycznych, ale przy okazji także nie zapominała o współczesnych jej artystach. Może najważniejszą postacią w tej grupie był Jan Norblin, wybitny malarz i twórca tych czasów. Zresztą Norblin później odwdzięczył się Czartoryskim, bo
drugi najważniejszy z obrazów, które pozostały w kolekcji Czartoryskich, które można od półtora roku zwiedzać w Krakowie, to obraz Rembrandta, a to właśnie prezent Norblina dla Czartoryskich. No ale też trzeba pamiętać, że mimo że Czartoryscy zbierali te stare pamiątki, a później poszerzyli swoje zbieractwo o sztukę renesansu, o sztukę antyczną, to właśnie wokół takich przedsięwzięć, których jakby nowatorstwo polegało na tym, że kolekcja ta była tworzona po to, żeby ją udostępniać, więc można powiedzieć, że ta rozpoczęta to kolekcja w 1801 roku była stworzeniem pierwszego muzeum w Polsce i pewnie jednym z pierwszych w Europie. To walor właśnie edukacyjny, że dzięki tego typu przedsięwzięciom, chociaż inne kolekcje tak naprawdę też były pokazywane, udostępniane publicznie, po to właśnie, żeby się pokazać, po to, żeby pokazać splendor rodziny, no to niewątpliwie miało to zawsze jakiś walor edukacyjny, prawda? Wracając jeszcze do rodziny Czartoryskich, to oczywiście świetność Czartoryskich została mocno nadwątlona po powstaniu listopadowym. Książę Adam Jerzy Czartoryski, który wcześniej przyjaźnił się z Aleksandrem I i jego braćmi, widział szansę, żeby stworzyć jakąś autonomię Polski na terenie Imperium Rosyjskiego, nie podjął walki po stronie Napoleona. Jednak stanął po stronie powstania, został skazany na śmierć, musiał uchodzić. Oczywiście carem był już mniej sympatyczny brat Aleksandra, Mikołaj I, a księżna Izabela już wiekowa cudem ewakuowała kolekcje z Puław, które były na terenie Imperium Rosyjskiego najpierw do Austrii, później do Paryża. I tu kolejny rozdział mecenatu, może najważniejszy, najbardziej trwały, to okres Hotel Lambert, siedziby Czartoryskich w Paryżu. Prawda, Adam Jerzy to przywódca emigracji polskiej, niekoronowany król Polski, więc Hotel Lambert to oczywiście przede wszystkim polityka, ale w cieniu tej polityki kontynuowana była działalność kolekcjonerska, mimo że Czartoryscy utracili gigantyczne dobra na terenie Imperium Rosyjskiego i pozostały im tylko resztki fortuny, które znajdowały się w zaborze austriackim, ale zresztą Hotel Lambert kupiony został za pieniądze Sapiechów, czyli teściowej Adama Jerzego, więc to też warto pamiętać, ale przede wszystkim ten pałac w Paryżu na wyspie Świętego Ludwika stał się ostoją i miejscem właśnie realizacji mecenatu w zakresie artystycznym, w zakresie różnych sztuk i malarstwa, i literatury, i muzyki właśnie wśród emigracji, gdzie prędzej czy później znajdowali się najwybitniejsi twórcy tamtej epoki, czyli i Chopin, i Słowacki, i Mickiewicz, ale także później Kossak na przykład i wielu, wielu innych przedstawicieli, bez których polska kultura nie istniałaby. Jeśli chodzi o Czartoryskich, to właśnie
Czartoryskich w wieku XIX, to właśnie widać tam to dziedziczenie i zaraźliwość mecenatu, bo przecież po śmierci, czy nawet jeszcze przed śmiercią Adama Jerzego Czartoryskiego, który jeśli chodzi o kolekcjonerstwo, zasłynął przede wszystkim zakupem obrazu Leonarda. Dodajmy, że ani on, ani kupiec, od którego nabył ten obraz, nie byli świadomi, że jest to Leonardo, czyli no, zadziałał, można powiedzieć, nos księcia Adama. Nabył też, jak wiemy, zaginiony dzisiaj obraz Rafaela, chociaż tutaj są pewne wątpliwości, czy to jest na pewno Rafael, ale obrazu nie ma, więc dyskusja jest trochę bezprzedmiotowa. Ale po nim także to te działania w zakresie mecenatu kontynuował i jego brat Konstanty, który mieszkał w Wiedniu, ale także jego dzieci Władysław Czartoryski, Witold, a przede wszystkim Izabela z Czartoryskich, Działyńska, która później utworzyła jakby swoją część kolekcji, która do dzisiaj w jakiejś tam formie istnieje na terenie zamku w Gołuchowie i połączone zostały też tutaj siły, można powiedzieć, rodzin Działyńskich, których także wielką tradycję kontynuował ostatni właściciel Kurnika, Władysław Zamojski, związany rodzinnie z wymarłą rodziną Działyńskich, ale przede wszystkim właśnie Izabela z Czartoryskich i jej mąż Jan Kanty Działyński, którzy stworzyli kolejną właśnie bardzo ważną kolekcję w Gołuchowie. Wreszcie warto powiedzieć też o osobie, która jakby łączy rodzinę Radziwiłłów i Czartoryskich, to postać Marceliny Czartoryskiej z domu Radziwiłłówny, bo losy Chopina i jego działalność splatały się wśród mecenatu i Radziwiłłów i Czartoryskich z Hotel Lambert i w pewnym momencie w jego życie wkroczyła Marcelina, która znalazła się jako krewna w Hotel Lambert i nawiązała bliską przyjaźń z kompozytorem i odegrała niesłychanie ważną rolę, jeśli chodzi o zbieranie pamiątek, o jakby przechowanie też dziedzictwa wykonania muzyki Chopina. Pamiętajmy, że Chopin nie lubił jakichś wielkich koncertów, dawał koncerty kameralne i niewiele było osób, które słuchały tych koncertów, a jeszcze mniej było osób, które potrafiły zagrać tak jak on, a właśnie księżna Marcelina, który obraz już w końcówce jej życia, widzimy tam w kącie, była właśnie tą osobą, która zachowała to dziedzictwo właśnie, ponieważ była uczennicą, można powiedzieć, Chopina i cenioną przez niego bardzo. I dzięki temu, że długo żyła, to dziedzictwo już nie tylko samych, prawda, nut, ale właśnie sposobu wykonania, właśnie jej zawdzięczamy. Więc tutaj też splatają się jakby jeszcze jeden taki element ważny przy okazji mecenatu, który też związany jest z tym obrazem, to że mecenasami zostają często ludzie, którzy są sami artystami. I tu ten obraz przedstawia koncert
Chopina w Pałacu Radziwiłłów przy Wilhelmstrasse w Berlinie. Prawdopodobnie jest to trochę fikcyjna scena, ale takie sceny miały miejsce przede wszystkim w Pałacyku Myśliwskim w Antoninie. I wiadomo, że Chopin korzystał z pomocy Antoniego Henryka Radziwiłła, ale Antoni Henryk Radziwiłł sam pozostawił cenne dzieła muzyczne. Przede wszystkim był autorem pierwszej muzyki do opery Faust. Oczywiście po nim były inne znane, o wiele bardziej znane osoby, które napisały muzykę do tej opery, jak Gounod czy Wagner i kilku innych, ale był pierwszy, to po pierwsze, a poza tym był jedyny, który znał Goethego osobiście i Goethe pisał tą operę przez 20 lat, a Antoni Radziwiłł, który zajmował się wieloma innymi rzeczami, też pisał tą muzykę przez 20 lat i jak wiadomo odgrywał fragmenty Goethemu osobiście i ponoć nawet Goethe zmieniał tekst pod wpływem tej muzyki, która mu się zresztą bardzo podobała. Zresztą ten obraz pokazuje właśnie jakby jak taki mecenat w zakresie muzyki, ale także innych dziedzin funkcjonował. Taki właśnie romantyczny salon, tym razem w Berlinie. Tutaj każda z osób przedstawionych na tym obrazie to autentyczna postać. Tutaj mamy przedstawicieli i świata literackiego Berlina, i świata muzyki, a także nauki, bo tu pierwszy z prawej to Wilhelm von Humboldt, słynny botanik, profesor, wielki przyjaciel Radziwiłłów właśnie w ich siedzibie w Berlinie. No i jak wiadomo, Chopin bardzo cenił muzykę Antoniego Radziwiłła, to dał temu wyraz w różnych listach, a także w tym, że zadedykował jeden utwór właśnie Antoniemu Radziwiłłowi. Zresztą nie była to jedyna dedykacja, bo Antoni ma trzy dedykacje jeszcze od Beethovena i Mendelssohna, więc widać było, że jest i ważnym mecenasem, ale także cenionym artystą, a oczywiście bogatemu, wykształconemu artyście, który ma jeszcze wielki pałac, zawsze łatwiej być mecenatem niż komuś, kto ma M2 i żyje ze skromnej pensji, ale mimo wszystko chwała tym, którzy bogactwa wydawali także na sztukę i mecenat w różnych aspektach, także oczywiście w dziedzinie edukacji, ale to tak jak mówiłem wcześniej, łączy się wszystko, bo myślę, że nasza kultura dzisiaj bez takich osób byłaby inna. Ja osobiście, tutaj tylko na końcu parę słów, no staram się w tym duchu działać. Akurat nie jestem uzdolniony muzycznie, natomiast moją pasją jest muzealnictwo, czy właśnie pomoc różnym muzeom, które zresztą prowadzą różne działania, no między innymi właśnie jeśli chodzi o Nieborów, to jest takie moje ulubione miejsce, też zresztą miejsce różnych ważnych przejawów mecenatu rodziny Radziwiłłów, ale także miejsce żywe, bo miejsce nie tylko stałej ekspozycji pięknego pałacu, ale także od wielu lat robimy tam różne wystawy, ale także wydarzenia muzyczne. Od 4 lat co roku organizowana jest opera. Natomiast jeśli chodzi o właśnie tą działalność muzealniczą, którą zacząłem wcześniej, jeszcze zanim powstały, czy zanim stałem się
stworzyłem moją fundację i zacząłem zarządzać Fundacją Czartoryskich, to od wielu lat jestem kolekcjonerem, ale ponieważ nie mam własnego pałacu i raczej mieć nie będę, to staram się nieskromnie, oczywiście mówię to, a trudno to porównywać, ale staram się iść w tym duchu księżnej Izabeli, aby zbierać po to, żeby eksponować. I, no i tutaj mogę pochwalić się, że ja i moja fundacja przekazała w formie depozytu już ponad 400, czasami także darowizny, ale wolę dawać depozyt, zaraz powiem dlaczego, po to, żeby te rzeczy były eksponowane. Tutaj największym partnerem to jest oczywiście Muzeum w Nieborowie, gdzie na drugim piętrze w przyszłym roku powstanie właściwie takie moje małe muzeum, ale także różne przedmioty, które zbieram zresztą też po całym świecie, różne polonika, to taka moja pasja, ściągam je tutaj i znajdują się właśnie w takich muzeach jak Puławy, Łańcut, ale także Wilno, Nieśwież na Białorusi, a ostatnio także dwa przedmioty, nie wiem czy już są, ale w każdym razie w najbliższych dniach znajdą się w głównej ekspozycji Muzeum Czartoryskich w Krakowie, gdzie naprawdę trudno jest znaleźć coś, co może konkurować z tym, co zbierała księżna Izabela. Daję to zwykle w depozyt pod jednym warunkiem, że będą te eksponaty prezentowane, no bo dawanie komuś do tego, żeby były w magazynie, nie ma wielkiego sensu. Tym bardziej, że są różne właśnie takie lokalne muzea, jak choćby Muzeum Czartoryskich w Puławach, które no, mają dużo miejsca, a niewiele rzeczy, więc tutaj można wzbogacać te kolekcje. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś niesamowitych rarytasach, aczkolwiek w przyszłym roku mam nadzieję, że pokażę prawdziwy rarytas, który polonikum, które udało mi się zdobyć aż w Portugalii, a dwa lata temu udało mi się ściągnąć do Polski no, znaczącą część kolekcji obrazów z Łańcuta i te obrazy wróciły właśnie na zamek w Łańcucie. Część akurat jest w tej chwili w Nieborowie, ale to związane jest z czasową wystawą. Natomiast oprócz tego muzealnictwa, no szczególnie ważne dla mnie jest te związki tych dwóch rodzin, od których pochodzę w pokoleniu moich rodziców, to przede wszystkim właśnie szukanie tych wspólnych korzeni polsko-litewskich, polsko-ruskich i organizowanie różnego typu wystaw, ale także imprez muzycznych czy konferencji naukowych na Litwie, na Białorusi. W tej chwili jest to trudne, ale także teraz na szczęście łatwiej jest działać na Ukrainie. Dwa lata temu zrobiłem taką ogromną wystawę radziwiłłowską w Wilnie. Ona cieszyła się ogromnym powodzeniem. Ponad 400 eksponatów dotyczących historii Radziwiłłów tylko do końca Rzeczpospolitej. A właśnie dwie godziny temu wróciłem z Wilna, gdzie też kilkanaście obrazów pożyczyłem na taką wystawę, w której uczestniczy też Zamek Warszawski, Wawel i innych muzea o konstytucji i zaręczynach polsko-litewskich. Oczywiście mówię o tym wszystkim dlatego, nie tyle, żeby się chwalić, tylko po prostu, żeby, można powiedzieć, chwalić się tym, że wykonuje swój obowiązek, czyli
kontynuowanie dziedzictwa i wykorzystywanie środków, które polskie państwo przeznaczyło na zakup kolekcji książąt Czartoryskich. Ta transakcja bywała krytykowana, ale proszę mi wierzyć, że znaczące środki zostały już wydatkowane, są inwestowane, więc są pomnażane, więc to nie jest no, tak jak było kiedyś, czyli że ktoś miał majątek i wydawał na sztukę nie cały majątek, tylko czy na cele charytatywne nie cały majątek, tylko raczej zyski z majątku, nie naruszając kapitału. Dziękuję bardzo. Chętnie też opowiem o tym obrazie, jeżeli by państwo byli zainteresowani. Bo jest to nietypowy obraz dla Siemirackiego, którego znamy przede wszystkim z takich obrazów sceny z Rzymu, takich imperialnych obrazów, które zresztą cieszą się dużym uznaniem, między innymi przez kolekcjonerów rosyjskich, bo Siemiracki spędził dużo czasu i we Włoszech, i w Petersburgu, nawet wiele obrazów podpisywał cyrylicą. Natomiast ten obraz jest bardzo nietypowy. Powstał na zamówienie jakiegoś pana Kozłowskiego, który był kupcem w Poznaniu. Prawdopodobnie zamówił ten obraz, właśnie niewiele o nim wiemy. Zamówił ten obraz, ponieważ centralna postać tutaj, właściwie niektórzy krytykowali ten obraz, że tak naprawdę Chopin jest trochę postacią uboczną, a centralną postacią jest Radziwiłł, ale trzeba pamiętać, że w Poznaniu Antoni Henryk Radziwiłł jest postacią ważną, ponieważ był namiestnikiem Wielkiego Księstwa Poznańskiego i też jako mecenas i działacz, można powiedzieć, charytatywny, razem ze swoją żoną, księżniczką pruską, Luizą Hohenzollern, no, fundowali różne dzieła Poznaniu, więc być może dlatego właśnie ten pan zamówił ten obraz. On był prezentowany w Wiedniu, także w Petersburgu, ale później został jednak kupiony przez Radziwiłłów, taką część mojej rodziny, która mieszkała do wojny w Balicach pod Krakowem, tam niedaleko lotniska, które też nazywa się Balice. I później właśnie ale ci moi krewni mieli także dom czy mieszkanie, rezydencję w Paryżu. I tam właśnie w okresie międzywojennym przewieźli ten obraz do Paryża. Później nie bardzo wiemy, co się z nim stało, bo ta część rodziny troszeczkę już jakby oderwała się od reszty, ponieważ już w tym męskim pogłowiu, jak się mówi, wymarła i wtopiła się w różne rodziny francuskie. I najprawdopodobniej sprzedali ten obraz i kupił go inny Radziwiłł, który mieszka w Nowym Jorku, syn Stanisława Radziwiłła, który kiedyś był postacią znaną przede wszystkim jako szwagier prezydenta Kennedy'ego. I właśnie na co dzień ten obraz wisi w mieszkaniu syna tego Stanisława Radziwiłła, Johna, który mieszka w Nowym Jorku. Kupił ten obraz, no i właściwie pierwszy raz jest pokazywany w Polsce. To jest taki portret zbiorowy, można powiedzieć, i każda z tych osób jest znana i twarze są wzięte w większości ze znanych portretów, także portrety wiszące na ścianach. Pani Karol Stanisław, zwany Pani Kochanko, jego macocha, ten obraz wisi u mnie w domu, tylko żeby te dwie postacie patrzyły na siebie, to akurat ta postać jest obrócona, a tak naprawdę patrzy w drugą stronę. Tu jest, tak jak powiedziałem, Antoni Henryk, jego żona Luisa, córki, synowe. Tu jest dwóch kompozytorów,
Bernard Klein i Karl Ludwig Berger, znani kompozytorzy, z tego co wiem, bo tak jak mówię, nie jestem znawcą muzyki. Też przedstawiciele świata literackiego Berlina, ale warto, tutaj troszeczkę jest nie najlepiej oświetlony ten obraz, bo ciekawa kompozycja jest tutaj. Przede wszystkim Siemiradzki uwielbiał malować kwiaty, bo sam był z wykształcenia botanikiem, więc widzimy dużo kwiatów, ale tu jest lustro, z którego widać, jak odbija się z drugiej strony okno, za oknem jest jakiś inny budynek, w którym świeci światło i widać gwiazdy na niebie, bo jest już ciemno. Natomiast tu rozgrywa się taka tajemnicza scena. Chopin gra swoją muzykę, bo nie ma partytury, ale tu widzimy bardzo dużą partyturę. Najprawdopodobniej chodzi o to, że jest to muzyka do Fausta, którą wcześniej grał Chopin i którą bardzo cenił. Ale Chopin nawiązał jakąś taką, no, można powiedzieć, miłość czy przyjaźń z córką Antoniego Henryka, znaną bardzo osobą z takiego love story, bo jakoś w naszej rodzinie w ogóle wszystko, co dobre i piękne wiąże się z kobietami, a właśnie jak wiemy z naszej historii też Barbara Radziwiłłówna, także inne osoby były wielbione przez różnych monarchów i także w niej zakochał się Wilhelm, późniejszy król i wreszcie cesarz. I to małżeństwo zostało zablokowane przez polityków pruskich, ale do końca życia miało jej portret i nawet jego późniejsza żona jakby odnosiła się z wielkim szacunkiem do tej osoby, natomiast Chopin też zakochał się w tej pięknej osobie i proszę zwrócić uwagę na tą białą różę, która na pewno nie została przez nią zerwana, tylko jest najpewniej prezentem od samego kompozytora. Także taki króciutki komentarz, oczywiście na pewno są bardziej tutaj kompetentne osoby, więc zapamiętajmy ten obraz, bo następnym razem przyjedzie do Polski, ale przynajmniej postaram się zrobić dobrą kopię. Można zdjęcie. Oczywiście. Czy ktoś zidentyfikował wszystkie postacie w tym obrazie? Dlatego, że nam się to nie udało i w podpisie są tylko te osoby, które rzeczywiście z imienia i nazwiska zostały zidentyfikowane. Tutaj nie wiadomo. Nie wiadomo, podobnie jak ta dama w błękitnej sukni. To są najprawdopodobniej dwie synowe, bo w ogóle to było zabawne, bo on miał dużo dzieci, ale niestety wszyscy po kolei umierali na gruźlicę i też ta Eliza zmarła, już nie tak młoda, ale kilkoro zmarło na gruźlicę, bardzo młodo, jeszcze jako nastolatki, czy zaraz po osiągnięciu dorosłości. Ale tu nie ma właśnie dwóch synów, którzy żyli za to bardzo długo. I ci dwaj synowie ożenili się z dwiema siostrami z takiej rodziny czesko-austriackiej, Klari und Aldringen. I według mnie te dwie panie, zwłaszcza ta, bo to tutaj słabo widać, one właśnie to były te dwie siostry. I oni później, nawet jak ojciec zmarł, to oni w ogóle nie podzielili majątku. I te dwie rodziny właśnie, dwaj bracia i dwie siostry mieszkali w tym pałacu, ponieważ ten pałac się nazywał Hotel Radziwiłł, to kiedyś przyjechał tam jakiś Anglik i myślał, że to jest hotel po prostu. No i ktoś powiedział, żeby jest jakiś Anglik i pyta, czy tu może mieszkać, no więc ten właśnie Antoni Henryk powiedział, tak, dobrze. No i on nie bardzo wiedział, o co tu chodzi, no
I po kilku dniach chciał zapłacić, a wtedy jakiś tam służący powiedział, był pan gościem księcia Radziwiłła. Więc i dopiero jak już w kolejnym pokoleniu ci potomkowie się rozmnożyli, no to wtedy pałac został sprzedany kancelarii Rzeszy. Niestety, jak wiadomo, wiemy, kto był ostatnim rezydentem tego pałacu. I ten pałac znajdował się jakby po wschodniej stronie Berlina. No i ze względu na zniszczenie wojenne i jego ostatniego lokatora nigdy nie został odbudowany. Więc ja myślę, że i właśnie znam portret właśnie tych, jest taki portret tych dwóch sióstr, czyli synowych tego Antoniego, które jakoś chyba bardzo przywiązały się do tytułu książęcego do tego stopnia, że fryzury zawsze w kształcie mitry książęcej nosiły. Więc i tutaj ta właśnie ma trochę taki kształt, więc podejrzewam, że chodzi właśnie o Leontynę i Matyldę z domu Klarii, a po mężu były obie właśnie synowymi Antoniego. No i oni właśnie wszyscy mieszkali w tym pałacu, więc to by miało jakiś sens. A tu po lewej stronie niestety nie wiadomo, bo ten obraz, zachowały się szkice, zresztą nie tak dawno na aukcji był też taki mały obrazek, gdzie Siemiradzki tylko namalował Chopina jako taką przymiarkę do tego obrazu, więc widać włożył bardzo duży wysiłek. No i właściwie pozostałe osoby to znamy, nie tylko wiemy kto, ale nawet wiadomo z jakiego portretu ta osoba była sportretowana. To jest też przejaw, można powiedzieć, mecenatu czy wspomagania muzeów polskich, bo ten obraz prezentowany jest w Polsce, czy na ziemiach polskich, ściślej mówiąc, pierwszy raz od 133 lat i przyjechał aż z Nowego Jorku. No i cieszę się, że dużo osób może go zobaczyć. Wcześniej wisiał w Nieborowie, gdzie przez 3 miesiące w samym Nieborowie obejrzało go ponad 17 tysięcy osób, więc chyba warto było. Dziękuję bardzo.